Pytano się w Krynicy, kto jest ten pięknolicy. To Szymon Kombinower, spodnie bez i pstry pulower. Uroda wprost hiszpańska, Petroniusz z Rybielańska. Ten krawat to jest z Gdańska, ten sterczy tak. Oj, bądź nam tylko zdrowy. Szymon, 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 tyś jest. W świecie ludzi, którzy są pojedynczymi atomami, my wszyscy, on był planetą, ogromną, gigantyczną planetą, na której wszyscy się gnieździliśmy, dla każdego było miejsce i działy się tam rzeczy niezwykłe, takie jakich na innych planetach nie było. Był postacią, był kimś, o kim jak rozmawiałem, że jestem u niego w teatrze, każdy wiedział, kto to jest i każdy miał z nim jakieś wspomnienie, każdy miał jakąś anegdotę, każdy miał często w pamięci jakiś dowcip. Przeważnie niecenzuralny, który od Szymona Szurmieja usłyszał. Więc Szymon Szurmiej od tego momentu, w którym ja go znałem, był człowiekiem instytucją. Był kimś, kogo znali absolutnie wszyscy z każdej branży, bo to i aktorzy, reżyserzy, ale no lekarze, politycy. Gdzie by się nie porozmawiało, to a Szymon Szurmiej, czasem było, a Szymek. Także na bardzo różnych etapach, poziomach znajomości wszyscy go znali. Z Szymonem Szurmiejem życie obchodziło się okrutnie i niezwykle łaskawie, tak sądzę, od dzieciństwa. On zresztą sam opowiadał, że miał przeszczęśliwe dzieciństwo w przepięknym, cudownym, biednym, ale radosnym domu. Jedna z tych anegdot w tej chwili mi się przypomniała, kiedy zapraszał kolegów, mama, wstydząc się, że są ubogą rodziną, gotowała kamienie w wodzie. Pokrywki podskakiwały, że dostatni dom mieli wynieść takie wrażenie goście. Tak jak mówił Jasiek Stanisławski, profesor mniemanologii stosowanej, z jednej strony śmiech szalony, z drugiej strony gorzka łza. I życie Szymona rzeczywiście było dowodem na to, że można do nieprzyzwoitości kochać radość i do maksymalnej tragedii być poniewieranym przez życie. Dybuk w reżyserii dyrektora zaczynał się tak, że chór coś śpiewał. Zanim zaczynał się dialog Hunona z Henochem, czyli tych głównych młodych postaci pierwszego aktu, mówiliśmy my, batluni, tak zwani batluni. Batluni to byli tacy Żydzi w Bożnicy, którzy się modlili za pieniądze, za to dostawali jakieś jedzenie. Generalnie głodowali, bo jak ktoś mógł zapłacić, to się wolał sam pomodlić. Zaczynał na swoją zgubę Adam Malecki. A Adamie Maleckim trzeba wiedzieć, urodzonym w 1977 roku w Nowym Jorku, dzieciństwo spędził we Włoszech, do Polski przyjechał po 1989 roku, kiedy tu już nie było socjalizmu, co jest ważne w tej opowieści. I Adam na swoje nieszczęście zaczynał. I ledwo Adam zaczynał mówić, dyrektor widowni, nie, z widowni, nie, nie, nie. I to się powtarzało. I za którymś razem, jak znowu ta interpretacja Adama się nie spodobała, dyrektor wkroczył na scenę i mówi: co jest? Przecież wy głodujecie! Wy macie pokazać mi! To jest głód! I do Adama mówi: co jest, kurwa, synek? To ty nigdy w życiu głodny nie byłeś? A Adam popatrzył na dyrektora i mówi: no nie. Myśmy zamarli. Bo to po prostu był taki moment, w którym w XXI wieku dziabnęła nas historia XX wieku z tym wszystkim, co w niej było i czego dyrektor Szurmiej był częścią. On zresztą z powodu dziewczyny, którą uratował przed Sowietami, trafił na wywózkę. Ta zsyłka naturalnie naznaczyła go na tyle, że otworzyła mu drogę do założenia rodziny, bo jak wiadomo, Aidę poznał, Jasiek się urodził, potem Lena, jego najstarsze dzieciaki, bo ma czworo dzieci. Ale to wszystko, nie wiem, historia była matką łaskawą w swoim okrucieństwie, nie umiem tego inaczej nazwać.
Szymon Szurmiej był bardzo ciekawą postacią też z punktu widzenia czysto teatralnego, ponieważ miał dość nietypową drogę na scenę. Gdzieś zaczynał, jeszcze tam na tej zsyłce na wschodzie, próbował już swoich sił jako aktor. Przyjechał tutaj, Wrocław, Dolny Śląsk, Opole, robił Romea i Julię. Dyrektor Szurmiej opowiadał o Romeo i Julii, bo tam grał Jan Machulski Romea. No ale ja rozmawiałem z kilkoma osobami, które widziały ten spektakl. Nie było to podobno udane przedsięwzięcie, natomiast Szymon Szurmiej zawsze ten fakt przemilczał i mówił, że to był jego duży sukces, no bo Machulski. W Teatrze Żydowskim Szymon Szurmiej występował już od połowy lat 60., kiedy o marca 68 jeszcze nikt nie mógł przewidzieć. Więc był aktorem, który ze sceną żydowską w Warszawie tak już wyskakiwał do niej, już się tak z nią wiązał, już grał w reżyserii Idy Kamińskiej, już grał w sztuce Idy Kamińskiej Zasypać bunkry. Na długo przed marcem 68 i swoją dyrekcją, która była zresztą jeszcze rok później, bo 68-69 to jest jeszcze jednoroczna dyrekcja Juliusza Bergera. Więc Szymon Szurmiej pracował na Dolnym Śląsku, tam zdobywał ostrogi aktora i reżysera, częściej reżysera. Są takie całe sezony, gdzie Szymon Szurmiej ma tam jedną rolę, ale 4-5 reżyserii. Więc zdobywał te ostrogi, które kiedy historia się potoczyła tak, a nie inaczej, wykorzystał obejmując we wrześniu 1969 roku dyrekcję Teatru Żydowskiego w Warszawie, którą to dyrekcję sprawował 45 lat. Szymon był taką osobą dość autokratyczną, ale jednocześnie w sposób ciepły i sympatyczny i wszyscy mu wszystko wybaczali. Miał mnóstwo wdzięku, czyli jak mówi Gołda i ma rację, szarmu. W związku z tym egzekwował rzeczy niewykonalne nawet w 5 minut. A jednocześnie nikt go nie podejrzewał o to, jak bardzo jest miękkim, lirycznym w środku człowiekiem, który ma nieprawdopodobną walizkę z marzeniami. I myślę, że Szymon w swoim życiu też bez przerwy czerpał z tego wielkiego źródła młodości, dzieciństwa, czyli fantazji, miłości i tego, co nas buduje, czyli uśmiechu. Lubił obdarzać ludzi szansą dla śmiechu. Kochał, jak publiczność się śmiała. Właściwie chyba po to żył. Jeszcze jeden rok, a byłbym zdrów, ale nie za wcześnie. Szymon Szurmiej, można powiedzieć, był prekursorem stand-upu w Teatrze Żydowskim. Bo dyrektor wychodził przed kurtyną, mówił: dobry wieczór państwu, tu były brawa. I dyrektor snuł gawędę. I to rzeczywiście był stand-up, zwłaszcza, że dyrektor Szurmiej, tak jak stand-uperzy, łapał kontakt z widownią, raz mu komórka zadzwoniła, to odebrał bodajże od Dawida Szurmieja, powiedział: nie, synek, nie mogę, jestem teraz na scenie. Oczywiście brawa, więc się nie speszył, nie próbował tego schować, tylko odebrał ten telefon na scenie. Różne rzeczy dyrektor takie robił, mówiąc swoje zapowiedzi, że publiczność już była dobrze rozgrzana, zanim się jeszcze zaczął spektakl. Ja pamiętam, jak stałem za kulisami, kończył się poprzedni numer i na przykład dyrektor Szurmiej wchodził na ciszy. I czasami zanim zdążył powiedzieć, po prostu widownia ryczała ze śmiechu. Proszę pani Sławku, proszę bardzo dyskretniej trochę, dlatego że oni są tak zazdrośni przez cały czas. Nie lubią, jeżeli on mówi, tylko wychodzi, uśmiechnie się po jakiś dowcip i od razu oklaskują. A my to możemy tak, że pogadamy między sobą, dogadamy się tak, że jeżeli jakiś numer się podoba, to proszę oklaskiwać, a jeżeli nie, to proszę też oklaskiwać. O co chodzi? To nie jest groźne, absolutnie. Po rosyjsku to się nazywa bałtun. Właściwie nie do przetłumaczenia na polski, albo to coś więcej niż gawędziarz, ale troszeczkę taki z naddatkiem, koloryzujący. I on był
uwielbiany właśnie za to, że potrafił monologować w nieskończoność w sposób dowcipny i przyciągał jak magnes do siebie ludzi. I wszyscy lgnęliśmy do niego, bo ostatnią koszulę oddałby, był niezwykle przyjacielski wobec każdego, nie wybierał, nie selekcjonował ludzi. Był po prostu obdarzonym takim głodem życia człowiekiem. I wspaniale ten głód zaspokajał, ale nie jadł sam. Rozdawał innym. Jaki był Szymon Szurmiej? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo tutaj tych przymiotników można mnożyć. Na pewno był oryginalny, zachowywał się, zwłaszcza kiedy był starszym, takim starszym, łysym, wydawałoby się nobliwym panem, a potrafił rzucić bardzo mocnym żartem albo coś tak skomentować, że nagle się okazywało, że w nim jest taki jeszcze kawał takiego łobuziaka. Był sympatyczny, ale nie zawsze. Bo kiedy był zły, kiedy był na coś zdenerwowany, potrafił być to taki, że lepiej się trzeba było trzymać po kątach. Potrafił być bardzo spontaniczny. Był jak każdy człowiek dużego formatu, bardzo rozmaity i nie da się go zamknąć w bardzo prostej opowieści. Chciałem Państwu powiedzieć w ramach kryptoreklamy, że inne nasze przedstawienia nie są gorsze od dzisiejszego.